Witam Was, moi drodzy, z tej strony Lukas i chciałem Was zaprosić do kolejnego materiału z Nio 2, oczywiście na PC. Dobrze, moi drodzy, zostało nam jeszcze kilka zadań pobocznych, zanim ruszymy dalej. Dobra, przede wszystkim mamy jedno zadanie zablokowane, które wymaga ukończenia obowiązku cienia, czyli bodajże, no właśnie... To jest dobre pytanie, więc zobaczymy, czy coś odblokuje, jeżeli po prostu wykonamy inne zadania poboczne, jak na przykład nieporuszony. Pamiętasz tę wioskę, do której nas zaniosło jakiś czas temu? Krążą plotki o duchach nawiedzających okolice. To na pewno nie jeden z tych załatwionych przez nas swoich yokai, prawda? Bardzo mnie ciekawi, co tam się dzieje, ale jeśli ma to związek ze zjawami, to na wiele ci się nie przydam. Pójdziesz tam i zbadasz sytuację? Oczywiście, że tak. No, cały czas Mumio ma z niej problem, chociaż nasza relacja i tak jest lepsza niż na samym początku, jeżeli pamiętacie, bo w zasadzie chciała nas zabić. Więc teraz z nami rozmawia, więc wydaje mi się, że sytuacja poprawiła się i to znacznie. Dobra, modlimy się przy chramie, oczywiście. Dodatkowa porcja amryty. W przerwie między nagraniami można powiedzieć, złożyłem w ofierze wszystkie niepotrzebne przedmioty, jakie miałem w swoim ekwipunku, a trochę ich miałem i po prostu dzięki temu uzyskałem kolejny poziom. Przy okazji cały czas zostanę w tym stroju, wygląda naprawdę zacnie, powiem wam szczerze. No i myślę, wydaje mi się, że jest to swego rodzaju odmiana tym stroju, który wcześniej używałem, który zresztą bardzo lubię, bo naprawdę świetnie wygląda, ale wiecie, jakaś odmiana się przyda. Poza tym mówiłem o tym, że będę wykorzystywał tutaj różne wyglądy, o ile mi się spodobają i będą ciekawe. A to jest akurat bardzo ciekawe, bo jeśli chodzi o zbroję, to jest całkiem niezła, to raz. Po drugie, daje nam wzmocnienie do walki z yokai, więc no to samo w sobie jest już całkiem dobre. Dobra, podejdźmy do niego i zobaczymy, czy uda się go, wiecie, uderzyć. O tak! Cios w plecy. Pięknie. Co do poziomu, to dałem sobie w siłę, ponieważ wiele umiejętności wymaga siły, poza tym cięższe pancerze wymagają właśnie siły po to, aby uaktywnić ich specjalne zdolności. Także wydaje mi się to dosyć sensowne. Oczywiście naszymi głównymi statystykami są cały czas nadal budowa i magia, ale wiecie, trzeba być... cwaniak. A masz. Osłabienie ataku. Wiecie, na wszelki wielki. Aha. O ty skubanczyku. Uleczył się, no ale nic mu to nie dało. Eliksir. Przy okazji jeszcze nie wykonałem tego zadania drugi raz z tym bossem sową. Żeby znaleźć tą Kodamę. Nie wiem, czy wiecie co. Zobaczymy, czy mi się uda. No, powinno tak. Chociaż ja zazwyczaj takie zadania wykonuję na czas razem z Danielem. W formie tutaj rozgrywki takiej dla siebie. Że wiecie, żeby po prostu pogadać o niej, o jego mocnych i słabych stronach. Przy okazji ktoś mnie pytał, już sobie nawet nie pamiętam, dlaczego jakby nie nagrywam z Danielem, to nawet nie jest tak. Po prostu na razie nie ma jakby takiej wspólnej rozgrywki. A co do Nio, nie chciałbym jakby wyprzedzić rozgrywki za pomocą tutaj streama. Dla mnie wydawałoby się to raczej troszeczkę niefajne. Wydaje mi się, że ogrywanie z wami takie w odcinkach jest po prostu bardziej sprawiedliwe. Ale kto wie, nie wykluczam w przyszłości nagrań Nio, bo po prostu to jest kawał dobrej rozgrywki, nie? Więc byłoby głupi, gdybym z tego zrezygnował. Dobra. Trafiłem, no ale nie tak jak chciałem. Wiecie, u mnie z celowaniem... tutaj napadzie jest różnie, szczególnie, że jestem na dachu. Dobra, nie ma co tak cudować, tylko... O właśnie, zaskoczmy i... Ktoś tu... Wydawało mi się, że ktoś był za mną. A, był właśnie! A, właśnie! Pies Shinobi! Pięknie. Aha, ktoś tu wzmocnił swoje ki, ale nic mu to nie dało. Nic mu to nie dało. Dobrze, ruszajmy dalej, oczywiście się rozglądajmy. Także dajcie znać, co sądzicie, bo kto wie, dlaczego by nie zrobić po prostu streamów z Nio, tylko wtedy prawdopodobnie zacząłbym, moi drodzy, nową postać i Daniel po prostu by mnie wspomagał, takie wiecie, wspólne granie z Nio, to byłoby naprawdę coś. Tym bardziej, że gra się naprawdę bardzo przyjemnie,
Więc to było takie podwójne, taki podwójny plus. Dobra, chodź tu, chodź tu. Oho, topornik. Tylko ma jeden problem. Ma jeden problem, że topornicy, wykorzystując swoje szczególnie bardzo potężne ataki, zjadają się totalnie z ki. Z drugiej strony, jeżeli taki atak nas dosięgnie, moi drodzy, to zazwyczaj jesteśmy martwi. Znaczy, może jesteśmy w stanie to przeżyć, ale... Ale to... O właśnie, on ogień to i ja, nie? Różnie z tym bywa. Swoją drogą, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale naszymi przeciwnikami są głównie wojownicy tutaj, no, klanu Mumio. Schemat Kowalski, strój Sohaya, właśnie, strój Sohaya, właśnie o tym mówię. Ci wojownicy są naszymi przeciwnikami. Oni polują na yokai. No, z drugiej strony jakoś mnie nie dziwi, że na nas polują, no bo jesteśmy pół człowiekiem, pół yokai, takim mieszańcem. To w sumie dla niektórych może być nawet o wiele gorsze niż samo yokai. Bo wiecie, niby nie człowiek, a jednak... Inaczej, niby człowiek, a jednak nie. Niby yokai, a jednak nie. Zarówno w każdej grupie nie jesteśmy do końca mile widziani. To jest takie stanie w rozkroku pomiędzy, oczywiście nie z własnej woli. No raczej główny bohater lub bohaterka, w zależności jaką płeć wybraliście na samym początku, no nie miała wpływu na to, jak się rodzi. A raczej kim się rodzi. Oho, teraz mamy kogoś z Odachi. Nie lubię tego typu przeciwników, bo są strasznie nieprzewidywalni. No i ta broń. Broń jest po prostu bardzo nieprzewidywalna. Z ogromnym zasięgiem. Dobra. Dobra, dobra, na spokojnie, na spokojnie. Kurczę, nie trafi. Aha, jeszcze się uleczył, jeszcze się uleczył. A przy okazji mam jeszcze tutaj nową... Tutaj glewie, ale włócznia jest, przynajmniej tak mi się wydaje, troszeczkę lepsza teraz, bo mamy ją nasączoną zepsuciem. Jest troszeczkę lepsza niż ta, którą miałem, choć wygląda tak samo, bo w zasadzie jest to ten sam rodzaj włóczni, także nie powinno nas to specjalnie dziwić, ale ona jest właśnie nasączona zepsuciem i po prostu chciałem ją naładować. Przy okazji jesteśmy już całkiem daleko od chramu. Więc wolałbym, szczerze mówiąc, znaleźć już jakiś chram inny, bo... O nie. No nic. O nie, jeszcze pies Shinobi, nie? No chodź tu. Kundlu. Pięknie. No coś wspaniałego. Dobra. Ciężko się przebić przez obronę takiego wojownika, ale... To, że się wzmocnił, to niestety dla niego oczywiście. Zgon. Mógł to bardziej przewidzieć, że takie wzmocnienie wystawia go na atak. Oho, mamy yokai. Mamy yokai. Ale zanim, to chyba tu mamy skrót. Bardzo możliwe. Zaraz zobaczymy. A jednak nie. Jednak nie. No dobra. Także postarajmy się nie zginąć po prostu w tej walce, bo... Będzie lipa. Wzmocnimy sobie tylko naszą broń oczyszczającą energią. No i cóż, moi drodzy, wkraczamy w krainę yokai. Jakżeż my tego nie lubimy, nie? Ale dobra, osłabimy. Bijemy, bijemy, bijemy. A, myślałem, że jeszcze wykona ten ostatnie pchnięcie. Bo bardzo często robi to Enki, a teraz tego nie zrobił. Dobra, kasujemy, kasujemy ki. Udało się skasować. O tak. O tak. Doskonale. Doskonale. No ale niestety, to nie jest yokai odpowiedzialny za tą krainę. Mamy tu już chram, no ale w sumie nic nam to nie da. Bo właśnie mamy... tego i chyba nawet wiem, co za bydle jest za to odpowiedzialne. Zaraz zobaczymy. Jest to najobrzydliwszy yokai, jaki do tej pory spotkałem. Dobra. Spowalniamy, osłabiamy i bijemy jeszcze za pomocą ognia, bo sam stwór, ała, rozciągnie mnie teraz do granic możliwości. Dobrze, że go osłabiłem nieco.
Dobra, dobra, dobra. Ja się wolę uleczyć. O nie. Jeszcze się trafił Gaki. Wiecie, to takie małe, kurcze, mała przeszkadzajka. Dobra. Wycofam się tylko. Aha, woda, woda. Psują jeszcze pociski. O nie. Aha. Ale udało się pociskiem załatwić Gakiego, więc to już jest wielki plus. I w sumie cyk. W sumie elektryczność też dobrze pasuje na tego yokai. Pięknie. No i udało się. Maska żądnego zemsty ducha. Schemat Kowalski. Przy okazji wybaczcie, ale chyba znowu jakieś tutaj remonty. Możecie słyszeć w tle. Niech ustawię twoją głowę koło mojej. Ha, ha. Żartuję tylko. No jaki dowcipniś się trafił. Dobra. Porcja Amrity. Mamy znowu. Znowu znamy, mamy tego yokai, ale wykrywanie przeciwników. Powiem wam, że to nie jest głupie. Dostrój i zamiast Rokurokubi damy sobie właśnie Mitsume Yazura. Przy okazji wypróbujemy sobie, jak wygląda moc tego yokai. I moi drodzy, wygląda... No! No, no, no! Wygląda nieźle. Naprawdę nieźle. To szczególnie może być dobre, moi drodzy, wiecie, kiedy jesteśmy otoczeni. Kiedy jesteśmy otoczeni przez wrogów. I wówczas odpalimy taką umiejętność. Swoją drogą mamy tutaj... Oczywiście, że tak. Mamy tutaj gorące źródło, więc trzeba było być głupcem, żeby z tego nie skorzystać. Aha, i mamy tutaj kolejny poziom w magii Onmyo. Bardzo dobrze. Wykorzystamy to, jak tylko skończymy to zadanie. Teraz na razie nie będę nic robił. Aha, zobaczcie, i tu mamy wroga. Aha, no właśnie. No chodź tu, ty bydlaku. Chodź tu, ty bydlaku. I, o właśnie, i o tym pchnięciu mówiłem. Pięknie, 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 pięknie. I nawet teraz za bardzo leczyć się nie musimy, bo jesteśmy pod wpływem regeneracji ze strony tutaj gorącego źródła. Pięknie, no pięknie wyszło. Na pierśnik Sohaya ogólnie teraz bardzo dużo znajdujemy tutaj elementów pancerza właśnie, które mam na sobie. Chociaż z tego co wiem, mamy tutaj dwa rodzaje. Jakby ubioru Sohaya i pancerza. Ja używam pancerza, przynajmniej tak mi się wydaje, że używam na pierśnik Sohaya, no właśnie. Ale jest też ubiór Sohaya, coś można powiedzieć taka lżejsza wersja tego pancerza. Słowo tylko zobaczcie, i to jest piękne w wykrywaniu przeciwników, że... On gdzieś tu jest i my to wiemy. Szczególnie, że jeden sobie chodzi tam, ale tu drugi prawdopodobnie. A właśnie, widzicie? Skubaniec. Dobra, więc najpierw rozwalimy tego tutaj yokai, który chciał na nas się zasadzić, nie? Wiecie, który zaatakował był w najmniej miłym przez nas momencie, bo tak by było, moi drodzy, tak zawsze jest. Tak jest zawsze, a dzięki temu, że udało się go wykryć, głównie dzięki mocy tego nowego yokai, który, no, jest obrzydliwy, ale jak widać ma potężną moc. Aha, pięknie. Strasznie lubię... O, dobra, lubię tę umiejętność. O ile oczywiście się uda ją wykonać poprawnie, wiecie, nie? Tak jak teraz. O, tak. Wiecie co, strasznie lubię tą formę ducha, upiora. Wygląda świetnie. No i ma ataki swego rodzaju takie dystansowe. Oho, znowu małpa. Jest na górze, na 100%. Uwaga. No zaskocz. Wiem, że tam jesteś. No dałem się tutaj troszeczkę zaskoczyć. Znaczy zaskoczyć, widziałem, że jest. Widziałem, że jest, ale... No niestety i tak mnie trafił. Zobaczcie, ile tych tutaj przeciwników jest, nie? Pięknie i znowu. O tak. O tak. Dobra, ale skoro tu jest, bo jest, to wypadałoby tego chociaż... A, to ty tutaj sobie leżysz teraz. No dobra. Cyk. W sumie chyba można było podejść i go po prostu jakby dobić.
Ale z drugiej strony, zobaczcie, że to był zwykły szkielet, więc nie stanowi dla nas jakiegoś wielkiego wyzwania. Postaram się w tym odcinku. Aha. Postaram się w tym odcinku, moi drodzy, wykonać dwa zadania poboczne. Tak, aby. Wiecie, nie przedłużać jakoś specjalnie długo przez te zadania poboczne, bo wiem, że to może być dla niektórych. No, że tak, jakby to ująć. Dynamika opowieści może być zagrożona. O, w ten sposób powiem. Aha. Dobra, zaskoczymy sobie na to drzewo, bo tutaj mamy krainę yokai i prawdopodobnie zaraz sobie wyskoczy jakiś, albo z drugiej strony możemy totalnie pominąć. Z drugiej strony, czy chcemy pomijać? Tak, mogę pominąć. Mogę pominąć. Ciekawość jak zwykle robi swoje. Niestety, Tengu, mogłem zdecydowanie pominąć. Oho, oho, oho. Nie, 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 nie. Dobra, leczymy się natychmiast. Jak ja go nie cierpię. Czemu ja się w ogóle... Ale wiecie, z drugiej strony nie wiedziałem, że on tam jest, nie? Gwarantuję wam, że gdybym wiedział, że on tam jest, to bym go nie przeatakował. O ile nie muszę, oczywiście. Kurczę, no i... A, dobra! Chociaż to było mega ryzykowne w przypadku Tengu. Bo Enkiego znam stosunkowo nieźle. A Tengu... Nie bardzo. Ale dobra, padł, padł. Na goleniki Genryu, łowiecka glebia i maska naczelnego gubernatora. Plus oczywiście Amrita. I skarb, który tutaj był, czy się opłacało... Amulet braterstwa. No raczej nie, moi drodzy, to się totalnie nie opłacało, ale zobaczcie, jesteśmy u celu naszej podróży. Bardzo dobrze. No i mamy również czerwone nagrobki, co tylko świadczy o tym, że może być coś tutaj wyjątkowo nieciekawego, ale... No właśnie, nic nie mówi. Wiecie co? Osłabimy go. Bo w sumie nic nie mówił. Dobra, kasujemy, kasujemy. Zresztą nie wiem, czy widzieliście, nie spojrzeliście na niego oczy, ale... Oho, to umiejętność akurat kojarzę. Sam z niej korzystałem nieraz. Oho, renegacja ki. Niedobrze, niedobrze. Chyba, że... A właśnie, a właśnie. Albo to. O tak. W sumie dlaczego z tego nie korzystałem, to... Znaczy, korzystałem, ale bardzo rzadko, co jest dla mnie głupotą. Dobra. Czyli dwóch wojowników posługujących się glewią. To nawet swego rodzaju ciekawa sprawa. Kurczę, a? Odsłonił się pięknie i... Mamy go! Obronimy wioskę. Wracaj, Minami. Zadanie ukończone. Tylko tak, próbowałem z nim porozmawiać i wyszło tak średnio, powiem wam szczerze. Wyszło tak średnio. Ale dobra, ruszamy naprzód. Zdobyliśmy Amritę. Nie zginęliśmy. Wow, dziwne. Szoki i niedowierzanie, ale jednak tak jest. A więc te spotkania z duchami były sprawką Sohaya? Szkoda, że dopiero teraz się dowiaduję. Mogliśmy zająć się tym wspólnie. W każdym razie świetnie ci poszło. Oto twoja część łupów. Weź to. Co się stało? Czemu tak na mnie patrzysz? Chcesz mi powiedzieć, mam coś na twarzy? No, z drugiej strony mogłabyś mieć. Dobra, ruszamy bez zbędnego przedłużania. Ruszamy na kolejne zadanie. Chram przysiąg. Takenaka Hanebi, potrzebuję twojej pomocy. Czy znasz jaskinię nazwaną Sanktuarium Żmii? Założono tam pełzający cień. Obawiam się, że to jakiś yokai. Mistrz Dosan przed śmiercią często mnie tam zabierał, więc ze względów sentymentalnych nie potrafię tego po prostu zignorować. Czy możesz przepędzić bestię, która hańbi to miejsce swoją obecnością? Jak najbardziej tak. Tym bardziej, że no jakby nie patrzeć, Mistrz Dosan to nasz ojciec, więc... Przyzwoitość nakazuje oczyścić miejsce, które było bliskie naszemu ojcu. Chociażby dlatego. No dobra. Więc
Wracamy do miejsca, no można powiedzieć, naszych początków, nie? Naszych początków. No dobra. Pamiętam, bo to był ten boss. Pamiętam ten... Ha. No jakby to powiedzieć, ten wąż, który miał ręce w kształcie węży. Wyjątkowo dziwny. Nawet nie pytajcie, jak tutaj jego imię brzmiało, bo nie mam totalnie pojęcia. Ale to nie powinno was jakoś specjalnie dziwić. Dobra. A, dobra. Oho. I pięknie. Dobra, ale naprawdę fajna sprawa z tym wykrywaniem przeciwników, powiem wam, bo... Zobaczcie, możemy teraz się przygotować na ewentualne spotkania. Niezbyt przyjemne zresztą z przeciwnikami. Dobra, tutaj mam również rusznicę. A właśnie, mam lepszą rusznicę, więc ją sobie od razu zmienię na niszczyciel królestw. Więc no, zresztą zobaczcie, co to za potężny kawał armaty. Tylko z tej strony za bardzo nie sięgnę. Oho, jednak pojawiły się kolejne yokai. I wiecie co? Pierwsze co, to skasuję tego bydlaka i to nawet specjalną amunicją. O tak, o tak. Dobra, ale też nie ma co przesadzać. Szkoda by było. Osobiem jeszcze atak tego bydlaka i... Dobra, przynajmniej... No, nie udało się skontrować, ale z drugiej strony przynajmniej nas nie zatkował. Znaczy, nie trafił. Nie. I dobijmy. Pięknie. Eliksiry, odaci. No, odaci akurat w naszym przypadku się nie nada. Tylko tak, czy ja mogę tu wejść? Znaczy, to jest trucizna, więc teoretycznie chyba mogę. Ale wiecie, tutaj nigdy nie jest do końca pewny człowiek. Oho, tutaj symbole węża. Z tego co jest, to chyba ona za... A, mamy przecież antidotum. Właśnie. One chyba zatruwały. Ale wiecie, wolę je zniszczyć. I proszę bardzo, sprawiło to, że wody, a w zasadzie ta trucizna, zniknęła. Bardzo dobrze. Nawet bardzo dobrze, bym powiedział. No dobra. Starajmy się przeszukać to miejsce. To święte miejsce. Oczywiście święte, no na pewno sentymentalne miejsce naszego tutaj ojca. Wiecie, co jest dobre, znaczy słabe w tej różnicy? Słabe jest to, że nie mogę... Oho! Nie mogę jakby poruszać swoim ciałem podczas celowania. W sensie, wiecie, tak na boki, bo no, ta broń po prostu jest za ciężka prawdopodobnie. Święta strzała, fajnie, więc dlatego ja wolę pod tym kątem łuk. Bo jak widzicie, mogę tu się z nim poruszać, może nie jakoś szybko, ale jednak. Pięknie! Wiecie co, dobra, tu też mamy zatrute jeziorko, o ile można tak powiedzieć. Czy raczej po prostu jakiś staw. Podejdziemy do tego yokai, postaramy się tak po cichu. O tak, o właśnie. Tylko nam się niestety odwinął, ale wiecie, zawsze troszeczkę obrażeń ma. Pięknie. Otrzymujesz tytuł łowca dziwaczny żołnierz. Może łowca dziwacznych żołnierzy. Przecież można to spokojnie odmienić. Jak wiem, odzywa się taka troszeczkę dusza polenista, ale no wiecie co, czasami niektóre teksty ja rozumiem tutaj. Rozumiem. Bardzo dobrze niektórych tutaj tłumaczy, że mają naprawdę czasami wielki problem z tłumaczeniami, bo to można zrozumieć. Szczególnie, że tu, z tego co wiem, mamy tłumaczenie tłumaczenia, troszeczkę jak w Soulsach. Soulsy oryginalnie przecież są japońskie, tak? Tłumacze prawdopodobnie dostają wersję angielską. Więc mamy tłumaczenie tłumaczenia. I to już jest takie, wiecie, a my w zasadzie mamy tłumaczenia. Tak, wiem, brzmi to dosyć ciekawie, ale tak właśnie jest. Dobra, musimy chyba przejść przez tą truciznę niestety. Chyba musimy przejść przez te bagno. Tylko ciekawe, moi drodzy, gdzie mamy ten posąg odpowiedzialny za skażoną wodę tutaj. Oho, dobra, kolejny. A, Yamanba! Nie to, żeby to jakiś był słaby przeciwnik, nie. Ale myślałem, że będzie jakiś gorszy typu Tengu. To jest dopiero obrzydlistwo.
Znaczy może nie tyle obrzydlistwo, bo on jakoś bardzo obrzydliwy nie jest. Całkiem ładnie wygląda Tengu, przynajmniej chodzi o model. Na pewno wiele lepiej niż ten nowy Yokai. Aha, zapomniałem o tym ostatnim. Ale dobra, mamy dwa eliksiry. Pięknie, od razu nam się zwróciło. Gdzie tu jest? A no właśnie, mamy. Więc skasujemy ten posąg. Po co ma zatruwać tą wodę? O właśnie. Jeszcze mamy antidotum. Plus oczywiście skarb. No i wiecie, skoro mamy wykrywanie przeciwników, co akurat jest bardzo fajne, no to wchodząc w takie miejsce i widzimy, że nie ma tu żadnych przeciwników, a jednak nie. Myślałem, że ten posąg skaził tą wodę. No trudno. Dobra, oberwał. Aha, tylko tak trochę niefajnie zrobiłem, że go w tej chwili sprowokowałem. Bo na wzgórzu, moi drodzy, był przeciwnik, który atakuje dystansowo. Ale padł, świetnie, spalił się po prostu. I mamy jednooki oni, rdzeń duszy. Tylko wiecie co, zmienię tutaj na łuk. Zmienię na łuk. O właśnie, o tym bydlaku mówiłem, że on będzie nas męczył. I pięknie, dobra. Mamy tutaj, a to może to było odpowiedzialne, w sensie w tym miejscu i moi drodzy, tak to, jednak to. Ciekawe co skaził tamten posąg, tego nie wiem. Kosmik włosów maga onio, oczywiście biorę i już mamy dwa. A właśnie, zapomniałem, no tak, brawo ja, zapomniałem dać sobie coś do magii Onmyo. Najwyżej zrobię to w przerwie między nagraniami, już tak na spokojnie. Wiecie o co chodzi. Kadzidło Yokai, wachlarz Tengu, nie. Jak dostałem wachlarz Tengu, to tutaj Sudamie, to dostałem w zasadzie kubkę szlachetnego gnoju. Co było dosyć wymowne. Dobra, pięknie. Gaki padł. Oho, mamy również tutaj Yokai, znaczy Yoki w zasadzie z toporem. Trochę niefajnie, bo topornicy są dosyć wredni. No ale z drugiej strony, i tu mamy jeszcze jakiegoś przeciwnika. Drugi Yoki. W sumie tak jak dawno nie było Yokich jako przeciwników, tak teraz mamy ich całkiem sporo. No chodź tu. I ten dzierży ostrze, ale oberwał wróg. Nie. Nie Yoki, nie. Spokojnie. Ja tylko chcę cię załatwić. I miejmy to z głowy. Nie oszukujmy się. Przegrasz to starcie. O właśnie, mówiłem, że przegrasz. Szkoda, że nie wypadł rdzeń. Chętnie bym ulepszył sobie akurat tego Yokai jako forma obrony. Czy bardziej ataku, szczególnie na ludzkich przeciwników, to jest bardzo dobre. Dobra, osłabiłem jego atak. Mówię dlatego, że topornik ma to do siebie, że jak trafi, to zazwyczaj nie ma co zbierać. Chociaż o wiele gorszy jest z Kustarigamą. No i z dwoma ostrzami tutaj raz już mieliście okazję zobaczyć tego gnoja. W zasadzie rozwalił mnie bez większego problemu. Ale to dlatego, że jest niesamowicie szybki i zadaje naprawdę potężne obrażenia. Plus do tego przybyło wtedy chyba w krainie Yokai, więc to też jest bardzo wymowne, że był wzmocniony. Tak. Przy okazji, tutaj chyba można opuścić drabinkę. I chyba tak zrobię, bo to byłoby głupie. Tak wiecie, gdybym, załóżmy, że przegrał. Wolałbym nie, ale wiecie, różnie może być. A tak sobie od razu uaktywnimy skrót. Sarigama zamachowca. Dobra, chyba zbliżamy się do areny walki z bossem, jeżeli pamiętacie. Przy okazji, chyba gdzieś tutaj był chram. Przynajmniej chodzi o zadanie główne. Oho, kogoś tam mamy. I to... myślałem, że to Tengu. Na szczęście nie. Na szczęście jest to ten stosunkowo nowy Yokai.
Karako jakoś się nazywał. Jakoś tak. Nie chciałbym tutaj prze... Jakby to powiedzieć... Nie chciałbym, wiecie... Źle powiedzieć jego imienia. O! Swoją drogą, cyk. A właśnie. Akurat coś idealnego na otoczenie. Pięknie. Właśnie o to chodziło. Dobra, uleczymy się zaraz. O, właśnie. Najpierw rozwalmy yokai. Jest on o wiele bardziej niebezpieczny. A może się mylę? Może to ten samuraj jest niebezpieczny? Mało dachi, więc w sumie... Dobra. Mamy. Mamy. 100. I... Nie, nie. Wydaje mi się, że raczej... O, tak. Tak, nie jest zdecydowanie gorszy. Był o wiele słabszy. Chociaż tamten też nie był jakiś specjalnie mocny. Dobra. Odwiedzimy to miejsce, bo tu mamy również przeciwników i chyba jeden do mnie celuje. Tak, do mnie celował ewidentnie, ale nie strzelił. Jego błąd. Jego błąd. Tak, tutaj chyba kapliczka, ale niestety teraz jej nie ma. Trochę szkoda. Z drugiej strony, bo nie wiem, czy wiecie, czy tu może być boss, bo w wielu przypadkach w zadaniu pobocznym był boss. I to czasami naprawdę mega potężny. Przypomnijcie sobie tylko mega odmiot poprzedniego materiału. No to była totalna masakra. Dobra, rozwalamy tylko ten przeklęty pomnik węża. Chyba brzmi zresztą. No i ładnie. Po co mamy truć swoją własną postać? To troszeczkę bez sensu. Antidotum, strzała. Piękna sprawa, piękna sprawa. Dobra, wiecie co, tam się raczej nie dostaniemy. Przynajmniej nie z tej strony. To jakoś inaczej się tam szło. Chociaż z drugiej strony chyba tu. Tak, chyba tutaj. Oczywiście, że tutaj. I tu mamy... No, został taki ostatni przeciwnik. Swoją drogą dziwne, że ci... Nie wiem, bandyci, że oni walczyli tutaj z yokai. To było dla mnie trochę dziwne. O, pięknie. Pięknie. Załatwiony. W jakim stylu. Amulet drogowskazu. No dobra, myślę, że już udało się oczyścić to miejsce, więc ruszajmy po prostu do naszego celu. Przy okazji, jak zobaczycie, mamy 86 tysięcy amerity, naprawdę bardzo dużo. Zaraz będzie jeszcze więcej. Odeszłaś z naszym dzieckiem, Nękana. To chyba są wspomnienia ojca na 100%. Na 100%, moi drodzy. Wiecie co? Mamy tutaj małego... jednookiego o niego. Wolałem go skasować tak na miejscu, bo szczerze mówiąc... Oho. Mamy tutaj... Będziemy mieć grupkę przeciwników. Niedobrze. Powiem nawet bardzo niedobrze. Dobra, skasujmy nawet te głowy. One są najbardziej irytujące. Ze wszystkich. Bo nie dadzą nam, kurczę, jakoś sensownie cokolwiek zrobić. Dobra. Chociaż ta parasolka chyba jest nawet gorsza. O, i mamy rdzeń. Piekielnego. O nie. O nie, moi drodzy. Tengu, naprawdę Tengu. To mógł być każdy inny. To mógł nawet ten być obrzydliwy. Ale nie, to musiał być Tengu. O nie. O nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, leczymy się, leczymy. Wykorzystajmy to, że jest spowolniony. Pięknie. Wiecie co, ja tu będę używał jednak glewi. Jednak glewi, bo... zadaje większe obrażenia. Dobra, udało się spowolnić. I osłabiamy jeszcze. Dobrze, udało się osłabić w ostatniej chwili, bo mi mnie pewnie zabił. Tyle by z tego było. No co za... Tengu, Tengu. I dobijmy go.
Dobra. Mamy jego rdzeń. Ciekawe, bo nie przypominam sobie opisu tęgu jego rdzenia, ale mogę się mylić. Ciekawe, gdzie nas to prowadzi. Pan Dosan? Opętanie przez makami poprzez podział duszy. I zadanie ukończone. Proszę, udało się zyskać kolejnego ducha. Bardzo fajnie, ciekawe, czego on wymaga. Mam nadzieję, że tych statystyk, których ja używam. Zresztą zaraz sami zobaczymy. I uwaga, moi drodzy. O, Hide, wróciłeś. Ha, wyczuwam, że ciężar, jaki spoczywa na twoich barkach, znacznie wzrósł. Ciekawe, jakoż tą nową wiedzę udało ci się zdobyć. Hoho, no nic, nie moja to rzecz. Bardzo ci dziękuję za spełnienie mojej prośby. Proszę bardzo. I mamy kolejne. Zobaczcie. Aha, oni bi. No ale z drugiej strony, czego się spodziewać akurat po tym yokai? No to jest taka kula chodząca. Dobra. Otrzymujesz następujące tytuły Bogaty Samuraj. Dobrze, moi drodzy, udało się tutaj wykonać dwa zadania poboczne. Bardzo fajnie. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Jeżeli tak, koniecznie dajcie znać o tym. I cóż, moi drodzy, zapraszam do kolejnego materiału, gdzie dokończymy zadanie poboczne i ruszymy sobie wątek główny. Także do usłyszenia, moi drodzy.